Dzień dobry kochani, Michał i Magda. Witamy Was w trzecim filmiku o Hiro. To jest pierwszy filmik, który pokaże nam już, jak ta sekwencja pracuje w parze. Ale jeśli to jest pierwszy filmik o Hiro z naszym udziałem, który właśnie widzicie, to nie zaczynajcie od niego, wróćcie do tych dwóch poprzednich, gdzie ja pokazuję Panom, jak poćwiczyć ich technikę, którą będą wykorzystać w Hiro. A ja robię bardzo długi wykład dziewczyny o tym, co w Hiro robimy źle i jak to zrobić dobrze. Przećwiczcie, wróćcie i dopiero potem spotykamy się tutaj. Dokładnie, więc zakładamy, że obejrzeliście, poćwiczyliście. Jesteśmy tutaj po to dzisiaj, żeby pokazać Wam, jak te elementy ćwiczone wcześniej połączyć w całość i jak już wspólnie w parze zatańczyć Hiro. Dzisiaj pokażemy Wam taką bardzo, bardzo szkolną, nazwijmy to w ten sposób, strukturę Hiro. Bardzo szkolne wejście do Hiro. Nie przywiązujcie się za bardzo do niego. Ono ma bardziej wartość edukacyjną i pomoże nam zrozumieć i wytłumaczyć wszelkie zawiłości, które chcemy Wam dzisiaj przekazać. A to, w jak bardziej atrakcyjny sposób i bardziej milongowy wejść do Hiro, pokażemy Wam w jednym z kolejnych filmów. Wejść, wyjść, co włożyć w środek, czego niekoniecznie należy szukać, to później, a dzisiaj zajmiemy się stricte mechaniką tego obrotu, bo ona wbrew pozorom wcale nie jest taka łatwa. Zacznijmy od ocza do tyłu. I użyjmy tego właśnie ocza jako wstępu. I teraz, w momencie jak jestem na prawej nodze, kolejny pivot, który poprowadzę Magdzie, nie będzie takim pivotem, który prowadziłem do tej pory, który pokazałby jej tamten kierunek. Bo jeżeli pójdę w tę stronę, nie idę dookoła Michała, tylko od niego odchodzę. Tego w Hiro nie chcemy. W Hiro chcemy, żeby partnerka tu będzie zaczynała pivotem i krokiem do tyłu, żeby zaczęła mnie obchodzić. Czyli nie mogę prowadzić ją od siebie, muszę zacząć ją prowadzić dookoła siebie. Lądując na prawej nodze, już muszę wiedzieć, że chcę to robić. Że już skończyłem tańczenie oczu, że teraz będzie prowadzone przeze mnie Hiro. Co teraz muszę zrobić? Wchodząc na prawą nogę, zaczynam obracać partnerkę, która jest przede mną. Zaczynam ją obracać. Zauważcie, jeżeli nie oglądaliście mojego filmiku, wróćcie do niego, dlaczego ta lewa noga tutaj wędruje. Jeszcze raz. Zaczynam prowadzić pogłębiony pivot partnerce. Moja lewa noga tam wędruje, moje objęcie zaczyna prowadzić ją dookoła mnie. Jest tutaj kilka ważnych elementów. Zaczniemy od tego, co się dzieje u Pana. Panowie, z punktu widzenia partnerki szalenie ważne jest, żebyście w tym momencie nie uciekali za bardzo z objęciem w lewo i bądźcie, Panie Boże, nie zabierali lewej ręki. Zobaczcie, co się dzieje, jak to zrobicie. Ja trochę przesadzę, pokazując, co czuje partnerka, ale to dokładnie taki efekt osiągacie, zabierając lewą rękę. To jest dość powszechny błąd, że nagle zaczynamy prowadzić... Widzicie? Ja się zaczynam przewracać. Że nagle zaczynamy prowadzić partnerkę, która ciągle jest przed nami, chcemy ją obrócić, a lewa ręka w objęciu zaczyna nam nagle uciekać tam, bo ktoś nam kiedyś powiedział, że musimy otworzyć jej przestrzeń, czy właśnie prowadzić ją lewą ręką. Nie, panowie, partnerka jest ciągle przed nami. Partnerka, która jest przed nami, musimy ją skręcić w przestrzeni, która jest przed nami i dopiero później za pomocą objęcia będziemy jej mówić: moja droga, zacznij iść dookoła mnie. Nie możemy jej równocześnie mówić: iść dookoła mnie, jak jeszcze ją obracamy. Dziewczyny, my jesteśmy przyzwyczajone bardzo często i przywiązane do takiej myśli, że mój ci on i ja się od niego odkleić nie mogę i odkręcić się nie mogę pod żadnym pozorem, w żadnej sytuacji. Tak jak my tańczymy w naszym tangowym wszechświecie, to nie do końca jest prawda, dlatego że każda z nas ma jednak swoje limity, w sensie ma zakresy, do których może się zdysocjować, a powyżej tego zakresu już ni du du. W związku z czym w pewnych sytuacjach ja mogę zostać klatką startnerem, a w innych sytuacjach, jeśli mam pójść czysty, poprawny krok, najczęściej to będzie krok do tyłu, to po prostu biomechanicznie ja nie mam takiej możliwości, żeby zostać klatką startnerem. To jest jedna z tych sytuacji. Zobaczcie. W tym objęciu, tak? Michał zaczyna mnie obracać, więc ja zaczynam obracać stopę. Mami, jeszcze raz, Mami, tak? Michał zaczyna mnie obracać, ja zaczynam obracać stopę. Zostaję z nim na tyle, na ile mogę klatką, ale w pewnym momencie, widzicie, już dojechałam do limitu, a Michał mnie obraca dalej. W związku z czym, taka na maksa zdysocjowana, obracam się dalej. Zobaczcie, moja klatka, jasienka, w tej chwili pokazuje ten punkt. Nie pokazuje tam, gdzie jest Michał. To jest ono. Mhm.
pokazuje tu. Michał jest tam, ale ja nie mogę zrobić tego, bo pomijam fakt, że to mnie po prostu bardzo boli w tym momencie, to ja nie stoję i jestem cała pogięta. No muszę stać. Jeszcze raz. Zaczynam tańczyć oczo. Stając na prawej nodze, już myślę, że teraz będę tańczył Hiro. Obracam i zaczynam objęciem pokazywać, zaraz do tego dojdziemy, co się dalej tam będzie działo. Panowie, ta noga, wróćcie do filmiku z techniki solo, ta noga pełni dwie funkcje. Po pierwsze, pozwala Wam troszeczkę pogłębić dysocjację, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, przez to, że tu wszystko macie skręcone jakby w tamtą stronę, powoduje, że będzie Wam łatwiej zrobić pivot, bo już macie naciągniętą, nakręconą w ciele sprężynę, ale też pełni funkcję w kontekście przestrzeni w parze. Bo otwiera jakby przestrzeń dla partnerki. Przestawiając tę nogę, schodzicie mi z drogi, jest mi łatwiej pójść dookoła Was. Schodzimy z drogi w tym sensie, że nagle ta część mojego ciała, która niejako jest po drodze partnerce, znika. Robi się tam dla niej przestrzeń. Okay. I teraz w którym momencie ta moja stopa faktycznie staje na podłodze? Bo to jest bardzo ważne. Zaczynam prowadzić pivot, zaczynam prowadzić krok do tyłu partnerce, pum. W momencie, kiedy partnerka staje stopą kroku do tyłu z tyłu, ja staję swoją stopą, stawiając ją przed sobą. To jest dokładnie ten sam moment. Zaczynam prowadzić, ona staje, równocześnie ja staję. Proszę, spójrz. Teraz przyjdę. O. Skręcam partnerkę, staję równocześnie. To stanięcie moje tutaj, to co powiedzieliśmy przed chwilą, umożliwi mi jeszcze większą, bardziej pogłębioną dysocjację, którą jeszcze wykorzystam. Dość powszechnym błędem, panowie, jest odpalenie pivotu od razu, jak tylko staniecie na lewej nodze. Widzicie, wyprzedziliśmy cię mnie bardzo długo. Ja już was, raz, że muszę was strasznie gonić, dwa, że macie mnie za plecami, trzy, że to nie jest miłe na pewno. Więc jeszcze raz, nie uciekamy z pivotem. Zobaczcie, to nie jest tak, że od razu zaczynam kręcić pivot. Michał czeka, prowadzi mnie dalej objęciem. Prowadzi i zobaczcie, tu mniej więcej kończy się jego zakres i ja mniej więcej w tym momencie będę prawdopodobnie kończyła kogry boku. Poszukanie o tym, w którym momencie kończy się Wam zakres i o zrozumieniu, jak to w zasadzie działa, odsyłam do filmiku z techniką. Tak naprawdę zgrywa się to z momentem, kiedy partnerka będzie wchodziła na swoją prawą nogę w kroku do boku. To jest ten moment, kiedy mój zakres się kończy, to jest ten moment, kiedy odpalę pivot. Co jest ważne, odpalę ten pivot, zostawię objęcie z Magdą, moim biodrom pozwolę przejechać dalej. Widzicie? Dzięki czemu jestem cały czas z nią, towarzyszę jej w tańcu, tańczymy razem, nie odkręciłem się od niej, a równocześnie moje biodra i stopy są już przygotowane i czekają na moment, kiedy ona tam przyjdzie. Muszka. Nasz pod właśnie numera przy telefonie, może się to zakończyć tragicznie, ale może nie. Jeszcze raz. Obracamy partnerkę. Razem. I wod. Tak? Przepraszam, jeszcze chwilkę. O. Oho, muszka. Muszka. O. O, widzicie? Łapki muszki. Dobra. Już teraz bez gadania. Jeszcze raz. Ja za chwilę powiem, na co ma zwrócić uwagę partner. Dziewczyny, teraz nasza kolej, bo w trakcie tańczenia Hiro jest też kilka elementów, na które my musimy zwrócić uwagę, tak żeby tego Hiro nie utrudniać partnerowi, ale też żeby nam łatwiej się tańczyło. O pierwszym już mówiliśmy dzisiaj, czyli o tym, że musimy przede wszystkim zrobić duży pivot i pójść krok w czystym kierunku. Dodam jeszcze jedną rzecz, musimy pójść krok dopiero jak skończymy pivot, nie zaczynać tego kroku zanim pivot się nie skończy. Ale ten pivot musi być na tyle duży, żebyśmy mogli pójść niejako za partnera, co oznacza, że najprawdopodobniej będziemy musiały odkręcić od niego klatkę i nie ma się czego bać. I spokojnie tą klatkę odkręcić możecie. Czyli jeszcze raz, zobaczcie. Idziemy. I teraz tak. Robię duży pivot i krok. Widzicie, krok zrobiłam dopiero po pivocie. Jeszcze raz.
Kolejna rzecz to jest to, co się dzieje po kroku do tyłu. Najczęściej, może przesadzam, może nie najczęściej, ale dosyć często zdarza się, że ten kolejny krok, krok do boku, zjadacie. I zamiast pójść krok, widzicie, mniej więcej tej samej długości, robicie coś takiego. Tu. Spadacie na prawą nogę, zamiast robić poprawnej długości normalny krok do boku. Tak. Więc jeszcze raz pokażę poprawnie. Widzicie, wszystkie kroki są mniej więcej tej samej długości. Nie zjadamy kroku do boku, idziemy potem normalny krok do przodu i tutaj z długością tego kroku zazwyczaj nie ma problemu. Natomiast dosyć często nam się zdarza i na to trzeba zwrócić uwagę. Musić tak. Widzicie, ja jestem przechylona do partnera. Moja klatka, moja głowa powinny być tam, gdzie są moje biodra, a nie bliżej partnera. Nie tańczymy na mój ci on i ja go nie puszczę. Tylko w swojej własnej osi obchodzimy go dookoła. Odsyłamy do filmiku, gdzie Magda tłumaczyła paniom dokładnie, jak należy to hero zatańczyć. Czyli podsumowując. Po pierwsze, chłopaki, jak zaczynacie prowadzić hero, nie odkręcacie się za bardzo. Nie zabieramy lewej ręki, bo to przewraca partnerkę. Lewą stopę wstawiamy przed prawą stopę w momencie, kiedy partnerka kończy krok do tyłu. Jeżeli ona stawia stopę w kroku do tyłu, my stajemy w tym samym momencie. Tak, stajemy po prostu w tym samym momencie. Nie odpalamy tutaj od razu pivotu, tylko zaczynamy prowadzić hero, stawiamy stopę, pogłębiamy jeszcze dysocjację. Wtedy partnerka robi kolejny krok. To pogłębienie dysocjacji prawdopodobnie najczęściej znajdziemy nasz limit w momencie, kiedy partnerka będzie kończyła krok do boku. W tym momencie odpalamy pivot, pozwalamy biodrom przejechać, objęcie zostaje z partnerką. I objęciem doprowadzamy partnerkę do siebie. Nie tniemy tego oczywiście na kawałki, tylko wszystko wykonujemy płynnie. Prowadzę pivot, zaczynam prowadzić krok, jeszcze troszeczkę odpalam pivot, tak? I doprowadzam partnerkę do końca do siebie. Zwróćcie uwagę, bo to jest częsty, bardzo, bardzo częsty błąd. Jak będziecie ćwiczyć, skupcie się na tym momencie, żeby kiedy odpalacie pivot. Nie róbcie tego od razu. To jest tak, że najpierw idzie objęcie noga, jeszcze potem idzie samo objęcie i dopiero pivot. Okay? Z naszego punktu widzenia, dziewczyny, musimy obchodzić partnera równymi krokami, równej długości. To, co najczęściej zjadamy, co najczęściej jest krótsze, to jest krok do boku. Zwróćcie uwagę na to, żeby ten krok do boku był normalnej długości. Więc obchodzimy go równymi krokami, mniej więcej w tej samej odległości dookoła niego. Co oznacza w przypadku pierwszego kroku do tyłu, że ja się muszę od niego trochę odkręcić, żeby pójść w czystym kierunku dookoła niego. Więc idę krok do tyłu, krok do boku, krok do przodu. Pilnuję, żeby moja głowa i moja klatka były nad biodrami, a nie bliżej partnera. I jedna rzecz, którą chciałabym dodać, bo nie powiedziałam tego wcześniej, ale to dodam teraz. Że w momencie, w którym idziemy hero, i to będzie widać najbardziej w przypadku takiego hero nieprzyspieszonego, na bieg powinnyśmy być w pozycji na dwóch nogach. Tak? Zobaczcie. Tak? Jest. Będę mówiła. Raz i raz. Dwa, trzy. Widzicie, jestem na dwóch nogach, a nie na nodze z przodu. Jeżeli ja tak sobie wymyślę, że się zatrzymam na którejś z tych bitów, zobaczcie, gdzie będzie Magda. Raz, dwa. Widzicie, jestem Magda tu. Jest jeszcze tutaj, a nie już tam. Tak? Czy też później, tylko do przodu. Raz, dwa, trzy. Jestem Magda jest jeszcze tu w momencie, kiedy padł bit. I później na końcu, tak? Jeśli ja nie będę tego teraz wyjaśniać szczegółowo, szczegółowo to jest wyjaśnione w filmiku z techniką dla kobiet. Wróćcie tam, przećwiczcie i zwróćcie na to uwagę.